Przekazanie ich daje szansę oglądania tego wyposażenia przez kolejne pokolenia Radomian. A chodzi o zabytkowe, pochodzące z XIX wieku, meble apteczne, które trafiły do zasobów Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego wzbogaciło się o wyjątkowe wyposażenie z najstarszej w Radomiu po aptece pod Białym Orłem apteki w Rynku, zwanej także od imienia jednego z pierwszych właścicieli, Gasprzykowskiego. Darowiznę przekazała ostatnia właścicielka Anna Fonfara. Meble, bo o nich mowa, mają pochodzić z 1843 roku. Cieszymy się, że zostaną te meble i że będą oglądane przez następne pokolenia, mam nadzieję. To po prostu tworzy jakąś nową szansę dla tych mebli, wyeksponowania ich w sposób prawidłowy, właściwy, w dobrej oprawie, prawidłowej oprawie. Za tę cenną darowiznę oraz wkład w ratowanie dziedzictwa historycznego Radomia Anna Fonfara otrzymała najwyższe odznaczenie, jakim dysponuje samorząd, czyli medal Pro Mazowia. Chcemy w ten sposób wyrazić właśnie tą wdzięczność i to, że Państwo znaleźli tą wrażliwość i tą potrzebę przekazania tak zacnej instytucji, jaką jest Muzeum Jacka Malczewskiego, takiego eksponatu. Jak poinformował wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk, muzeum zajmie się teraz odrestaurowaniem zabytkowych mebli. Z miłą chęcią i ochotą dokonamy renowacji tych obiektów, bo jest ich tam kilka. I będziemy Państwu tutaj w Radomiu, ale nie tylko publiczności, również wszystkim tym, którym serdecznie zapraszamy do Muzeum Malczewskiego, będziemy chcieli jak najszybciej pokazać ten wspaniały dar Państwa, za co serdecznie jeszcze raz dziękujemy. Apteka bardzo dużą rolę odegrała w czasie II wojny światowej. Na ulicy Wałowej było getto. Pracownicy apteki potajemnie przekazywali różne leki, przesyłki i dokarmiali jego mieszkańców. Za to właściciel Julian Kasprzykowski został wywieziony do obozu, gdzie zginął.